ruszył proces Cezarego P., okrzykniętego dealerem gwiazd. Podobno sypie nazwiskami, wymienił już dzisiaj kilka. Czy ta sytuacja może zatrząść tym naszym show biznesem? Mam nadzieję, że pan Cezary pójdzie siedzieć, bo handlarze śmiercią na to wyłącznie zasługują. Co do celebrytów, oby nie było polowania na czarownice, bo oni są ofiarami tak naprawdę. To są chorzy ludzie, których trzeba wysłać na detoks, a nie pastwić się nad nimi. Także wydaje mi się, że... No nie wiem, to ja wiem, że media się na to rzucą, ja patrzę na to z dystansem, aczkolwiek jestem ciekawa niektórych nazwisk, z takiej czystej ludzkiej ciekawości, ale żal mi tych ludzi, bo boję się, że media wydadzą wyroki, o kimś powiedzą narkoman, a ludzie biorą narkotyki z różnych powodów, nie zawsze dla przyjemności, więc, ale tak jak mówię, handlarze śmiercią powinni siedzieć za kratkami. Ja bym dawała dożywocie, wiem, że tego w prawie w Polsce nie ma, ale ja nie mam litości dla ludzi, którzy handlują narkotykami, zarabiają na tym albo pośredniczą. Absolutnie za kraty. Cała reszta na detoks.